Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj gra niespodzianka, troszeczkę inaczej będzie zrobiona niż zazwyczaj. To znaczy, zawsze kupowałem klucz jakiś tam za 2 złote, 3, 4, 5, najdroższy chyba za 10 złotych. No i się, że tak powiem, okazywało, czy to było fajne, czy nie fajne, o ile mogło się okazać przez pół godziny gry, bo przez tyle zobowiązałem się grać, ale nie zawsze wytrzymałem, jak wiecie. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ponieważ klucz do gry dostałem. Po wpisaniu klucza i zaakceptowaniu dopiero dowiedziałem się, co to jest za gra. No i cóż, proszę uprzejmie. Oczywiście za klucz bardzo dziękuję. Biblioteka moja na Steamie. I teraz tak, właśnie nazywa się ta gra Corvin the Game, taki jest tytuł. Bohaterem głównym jest prawdopodobnie pan Corvin Mikke. No i kurczę, nawet jeszcze specjalnie nie instalowałem, żeby było wszystko na gorąco, żebyście wszystko zobaczyli, jaka będzie moja reakcja na tą grę, także teraz robię przerwę, oczywiście instaluję tą grę i wznowię nagranie, jak już będzie zainstalowane. Prawdopodobnie momentalnie się to zainstaluje, bo grafika w tej grze no nie jest jakaś tam potężna. Okej, słuchajcie, gierka się zainstalowała, więc pierwsze uruchomienie, żeby nie było... O kurde! The world was corrupted by the Red Plague. Oh. Raging socialism had taken control. Lawless pariahs and thieves became a common thing to be encountered. Sadistics and hungry for blood were parasiting this once healthy society. And when we all thought that there is no hope, the hope has arrived. One man said, enough. One man declared a war. And he will not stop until every single socialist is dead. Corvin the Game. Corvin the Game. Okej, to już słyszałem. Proszę, już jeden załatwiony. Ja cię tu, kurka. Coś, nie można go zabić. O! Głowa urwana. Jest. O kurde! O! Dobra, słuchajcie, były pewnie cięcie, zrobię, no oczywiście, że zrobię. Były problemy ze streamem. Jedziemy. The world was corrupted by the Red Plague. Dobra, to już słyszeliśmy. Załatwiony pierwszy. Dobra, teraz tak, smrody przelecą. Kurka, skacz, Corvin.
Dobra. Tam jeden pieniążek z Korwinem został. Jedziemy dalej. Tutaj to ja nie wiem, jak to trzeba przeskoczyć. A butelkami rzuca. Kurka! Jest, dostał. Jest, jeszcze tak daleko nie byłem. Uwaga, uwaga. Zdobyłem flagę pierwszą. Kurka. Kwachowi się dostało za to ciskanie butelkami. Teraz tak, mam jeszcze 3 życia. Czy tu mogę wyżej jakoś wejść? Nie mogę. Dobra, uwaga. Zginął Korwin. Coś lipa. Star Wars Battlefront? Nie, nie zamierzam w to grać, bo uważam, że gra jest do dupy. Nie wiem, jak tu przechodzić to. No. O! Załatwiłem tego, jak ten gruby ma. Kurka, już nie pamiętam. Kalisza chyba. Dobra, ten dostał. Ale tylko jedno życie mam. O, u góry dwóch kalisz. A! Drugi załatwiony. Kurczę, jedno życie jeszcze mam tylko, no. Ach, kurde. No, dobrze kolega podpowiedział. Kurka, w ostatnim momencie spadłem. Ale dobra, technika jest opracowana. Jest! Kurka, jedno życie tylko straciłem. Chodź, Kalisz! Kurka, dawaj! Już dostałeś pięknie. Dostał. Pięknie, teraz tu... O ty, kurka! No... Dobra, teraz tutaj co? Jestem. Kwachu rzuca znowu. Brzydalich. Kurka go tym pistoletem. Dobra, panie Korwin, teraz bardzo ciężka sprawa. Ale lipa, trafił mnie akurat tą butelką. Kwaśniewski trafił. Milicjant to jest Kaczyński, dokładnie. Kurde byla, no! Ja nie potrafię w takie gry grać, Jezu! Nie, 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 nie. O Boże. Kurde, to jest za małe, zdecydowanie.
Nie. Nie przejdę tego. Dobra. Słuchajcie, pół godziny ma być tej gry? Nie, niemożliwe. Kurde. Kurde! Nie! Nie no, to za dużo jest za tam wysoko, jak ja mam wskoczyć? Nagrywanie włączyłem. Nie! Stój tu! Nie no, nie doskoczył mi do tej bryłki. Panie Mike, teraz będziemy sposobem. Dobra. Nie no! Jak mnie to wnerwia. Dobra, jeszcze raz. Stoimy. Stoimy. Dobra. Dobra. Gościu rzuca na to. Uwaga. No kurka, nie mogę tam doskoczyć. No co to za jajca jakieś? Już tu mam patent. Ach. Headshot! Kwasiorowi dałem, o kurde. Dobra, tu jestem. I największy problem jest, żeby skoczyć stąd. Jestem! Headshot. 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 Dobra, uwaga. Jestem prawie przy wyjściu, ale jaja. O. Panie Korwinie, daliśmy radę, tylko nie wiem, jak tutaj tego wziąć. Dobra. O, tutaj. Auto coś. Tu życie. Ale o co tu chodzi? O kurde, co to? Nie, jeszcze raz, nie chcę. Jezu, dlaczego tam przy tych drzwiach się nie zapisało? Kurde no. Dobra, jeszcze raz. Nie poddam się tak łatwo.
Dobra. Teraz headshot. Ładnie. Jestem. Jestem, no! To jest debeściak. Teraz headshotik, uwaga. I temu drugiemu. Pięknie. No, jestem. Ale tego wysoko to nie zdejmę. No i o co tu kurde chodzi? To są ceny za te rzeczy. Auto, tak? Speed. I dodatkowe serce. Dobra, jestem. Tylko, że teraz chyba tam się nie da przeskoczyć. Dobra. Ole, prawie. Ła! Złośliwość rzeczy martwych. Coraz lepszy jestem. Panie Fins, tylko nagram ten odcinek i wpadnę do was na TS-a. Jak to teraz mam kupić? Chcę to. Dobra. Dobra, jestem już bardzo blisko. Dobra, zapisało się. O! Jestem! Masz, Kalis, masz! O, ten kurka, jaki szybki! Kalis nie powinien być taki szybki. Moim zdaniem wolno powinien się poruszać. To temu headshota za to.
Pięknie. Taktyką go załatwiłem teraz. Dobra, wszyscy załatwieni. No. Kasiora poleciała, aż życie straciłem. Gra roko. Ciekawe, po jakim czasie się komunikat pojawi. Witam serdecznie i dziękuję serdecznie. Headshot, ale... Czyli nie można na głowę mu naskoczyć. Jest! Kili 28. No, monety nie wszystkie. 18 życia. No dobra, słuchajcie, taka to była gierka, dalej chyba nie ma sensu za bardzo. Tu już następny. Takie kulki latają. Gra Corvin the Game kosztuje chyba ze 2 euro, ale nie jestem pewny, nie sprawdzałem. No i co, taka to była gierka. To jest koniec tego filmu. A w następnym odcinku będzie gra również tego typu, czyli dostałem grę od widza i już wiem, jaka będzie. Jeszcze nie instalowałem. Na pewno wcześniej muszę ją zainstalować, bo pewnie sporo zajmuje. No i zobaczycie. Niech to będzie na razie tajemnica. Gra będzie, no chyba nie tak zakręcona jak ta. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.